Panie Marku, pana pasją jest w postaci Dytysztań. Czemu? No, jest osobą bardzo. Przeszła wszelkie. W swoim życiu przeszła różne etapy. Podobnie jak ja. Ona, będąc córką Żydów, w pewnym momencie przeżywa kryzys wiary. 14-letnia dziewczynka dochodzi do wniosku, że Bóg nie istnieje. Sama to napisała w swoich wspomnieniach, że przestaje się modlić świadomie. A spowodowane to było właśnie wydarzeniami w rodzinie. Dwóch jej wujów popełnia samobójstwo w krótkim czasie. I ona dochodzi do wniosku, że jak to możliwe? Gdzie był Bóg w tej sytuacji? To znaczy, że raczej Boga nie ma. I jest ten stan takiego właśnie utraty wiary w Boga, trwa kilkanaście lat. W tym czasie poświęca się szukaniu, po latach okaże się czego? Prawdy, bo prawda jest najważniejsza, dla niej przynajmniej. I tą prawdą po latach okazuje się, że jest jednak Bóg. Są wydarzenia z jej życia, które jakby ją kierują w tą stronę, w stronę Boga. Jeżeli ktoś teraz w internecie wygoogla sobie Edyta Stein Złote Myśli, jedną z pierwszych, która się pojawi, będzie właśnie taka, że Bóg jest prawdą. Jeżeli ktoś szuka prawdy, to tak naprawdę szuka Boga. Czy sobie zdaje z tego sprawę, czy nie?